Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dzisiaj jestem na stacji Kętrzyn wąskotorowy, właściwie na dawnej stacji Kętrzyn wąskotorowy, ponieważ po niej nie zostały już żadne pozostałości. Ona była w tym miejscu, to jest widok na stację normalnotorową. Ze stacji wąskotorowej wychodziły dwie linie. Jedna do Barcian i Srokowa. I tymi liniami już przeszliśmy w tym i zeszłym roku, a druga do Rynu i Mrągowa. I właśnie linią do Rynu będziemy szli w dniu dzisiejszym. Obie te linie szły razem w tym kierunku mniej więcej przez jakieś 500 metrów. I tutaj te linie się rozchodziły. Ten bliższy mostek jest to mostek linii na Srokowo i Barciany. Ona odchodziła tutaj w lewą stronę. Natomiast ten dalszy mostek to był mostek linii na Ryn i Mrągowo. Ona biegła dalej prosto. To jest kierunek na dworzec Kętrzyn wąskotorowy. I w tej chwili idziemy w kierunku, tak jak powiedziałem, na Ryn. I widok z dołu na wiadukt, którym kolejka wąskotorowa pokonywała górą linię normalno-torową. To jest kierunek na dworzec Kętrzyn wąskotorowy. To jest kierunek na Ryn i Mrągowo. Stoję teraz na przyczółku od strony Rynu i Mrągowa. Widzicie teraz widok na przyczółek od strony Kętrzyna, od strony dworca wąskotorowego. To jest widok na stację normalnotorową w Kętrzynie. To jest widok na ten drugi przyczółek, na którym teraz stoję. Wieża Ciśnień, Kętrzyn. I wąskotorówka teraz biegła takim dość wysokim nasypem w kierunku na most na rzece Guber. I dawny mostek kolejki na rzece Guber. To jest kierunek Ryn i Mrągowo. To jest ta rzeczka, tam w oddali widać jeszcze nasyp, którym tutaj przyszedłem. Tam dalej ciągnie się nasyp już w stronę następnej stacji. Zaraz spróbuję pokazać jeszcze to z boku. I tak ten mostek wygląda aktualnie z boku. Most na rzece Guber. W lewo kierunek Kętrzyn, w prawo kierunek Sławkowo, później Ryn i Mrągowo. I skrzyżowanie w poziomie torów z drogą do miejscowości Jurki. To jest kierunek właśnie na most na rzece Guber. To jest skrzyżowanie. I to jest dalsze torowisko kolejki. W dalszym ciągu wygodnie, trochę błotnistą, ale w sumie zdatną do przejścia drogą. Kolejne skrzyżowanie w poziomie torów. Niestety bardzo wieje wiatr, więc mam nadzieję, że mnie słyszycie. To jest kierunek na stację w Kętrzynie. To jest droga z Kętrzyna do Nakumiadów. A to dalsza trasa kolejki w stronę Sławkowa. Dalej wygodnie, dalej gruntową ścieżką. I dochodzę do miejscowości Nowa Wieś Mała. To jest kierunek właśnie, to jest właśnie dawne torowisko, kierunek na Kętrzyn. I w tym miejscu torowisko przechodzi na lewą stronę drogi z Kętrzyna do Sławkowa. Tutaj widać takie jakby rozszerzenie tej drogi. Prawdopodobnie tędy biegła wąskotorówka w stronę Sławkowa. Teraz jest to odcinek, tak kilometr, dwa, kiedy wąskotorówka biegnie raz po jednej, raz po drugiej stronie drogi i jest niespecjalnie tutaj widoczna. Tak jak mówię, idziemy w stronę Sławkowa w tej chwili. Tam jest
taka stacja węzłowa, gdzie jest rozejście się szlaków na Ryn i na Mrągowo. Jestem w tej chwili w miejscowości Sławkowo. W samej miejscowości była stacja o nazwie Sławkowo Dwór. No i mniej więcej w pobliżu lokalizacji dawnej stacji stoi taki budynek. Jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy, czy ten budynek nie ma związku z dawną koleją, ponieważ tak się kojarzy. Jakiś magazyn, być może. W tą stronę kolejka biegła na Kętrzyn, ale tam nie widać tutaj w ogóle tego torowiska. Natomiast w tą stronę biegła w stronę już samej stacji Sławkowo, stacji węzłowej. I w tą stronę w tej chwili się udajemy. Pokazuję wam dawną stację węzłową Sławkowo. W tej chwili nic w tym miejscu nie ma. Ona była tutaj w polu, mniej więcej tutaj, gdzie ten rów z wodą. Tak jak mówię, nic się po niej nie zachowało. Z tej stacji wychodziły tory prosto na Mrągowo i w lewo, tymi, którymi będziemy teraz szli, czyli na Ryn. Droga ze wsi Sławkowo, no wsi tej chwili nie widać, bo tu jest takie wzgórze, jest częściowo brukowana, czyli prawdopodobnie była to droga dojazdowa do stacji. I tutaj tej po drodze także nie widać pozostałości dawnej kolejki. Teraz idziemy tutaj w las i będziemy szukać tego odejścia kolejki w lewo. Tutaj powinna być taka droga gruntowa. I po paruset metrach po prawej stronie pokazuje się taki oto nasyp niewielki. Wyraźnie widać, że to jest trasa dawnej kolejki. Przechodzi ona przez drogę gruntową i kierujemy się w lewo. Tak to wygląda w środku lasu. Kierunek Sławkowo i Kętrzyn. Kierunek Ryn. Na razie nie ma możliwości pobłądzenia, więc idziemy wygodną ścieżką. Teraz takim nasypem przez bagno. To jest kierunek Kętrzyn. Tak wygląda okolica. Kierunek Ryn. Wciąż dość wygodnie. Chociaż ścieżka już nie taka wydeptana jak poprzednia. Na pewnym odcinku ścieżka zmienia się w dżunglę. To jest kierunek Kętrzyn. Tu jest torowisko, na razie na szczęście dość widoczne, więc nie daje się pobłądzić. Tu jest kierunek Ryn. I po przejściu przez ten odcinek, bardzo, bardzo niewygodny i bagnisty, trafiamy na jeszcze gorszy odcinek, bo teraz w ogóle nie widać torowiska. I trzeba będzie improwizować. Najprawdopodobniej za tym polem powinno być je już widać. W takim razie spróbuję się tędy przedrzeć. I odnajdujemy szlak na takim mostku małym przez małą rzeczkę. Tutaj widać nasyp. On się gubi w polu. Przez jakieś 500 metrów trzeba przejść polem. Niestety nie ma żadnych śladów nasypu. I dalej już, mam nadzieję, będzie go widać. Tu jeszcze ten mostek z góry i pokazuję wam odcinek torowiska, a właściwie odcinek bez torowiska. I tutaj po prostu trzeba trafić i przejść na skróty. Na przełaj właściwie. To jest ten mostek. To jest dalsze torowisko, ale no nie bardzo do przejścia, więc tutaj kawałek znowu polem. I wychodzimy na kolejną rzeczkę. Tutaj jest mostek
dawnej kolejki. Pokazuję go z boku. To jest kierunek Ryn, kierunek Kętrzyn. Niestety, idąc obejściem, nie ma jak tej rzeczki przekroczyć, więc trzeba się tutaj cofnąć i wejść jednak na te zarośnięte torowisko. No bo tutaj ta rzeczka jest za szeroka, żeby ją przeskoczyć. Trzeba się kawałek cofnąć. No ale z drugiej strony z góry z torowiska no nie widać tego mostku, więc inaczej bym go nie pokazał. Jestem u podnóża Góry Herbowej. Niestety widoki ze szczytu są dość ograniczone, dlatego wam nie pokazuję. Kolejka tutaj idzie w kierunku na Ryn. I tutaj w kierunku na Kętrzyn. A to jest Góra Herbowa. Teraz dość wysoki nasyp. To jest kierunek Kętrzyn. Tak wygląda okolica. I kierunek Ryn. W tym wysokim nasypie takie oto most. W prawo kierunek Kętrzyn, w lewo Ryn, najbliższa miejscowość na Komiady. I za tym mostem nasyp przestaje być dostępny. A idę bokiem w tej chwili. To jest właśnie nasyp w lewo kierunek Ryn. Tak wygląda dawne torowisko teraz, to jest kierunek Kętrzyn. W miarę wygodnie się szło w tym wykopie. No ale kierunek Ryn, tu już się ten wygoda kończy. Tam widzę, że znowu przez las trzeba będzie się przedzierać. Torowisko jest teraz na takim nasypie dość wysokim. To jest kierunek Kętrzyn, idzie się po nim tak średnio wygodnie. Co chwila jest zarośnięte, trzeba obchodzić. To jest kierunek Ryn. I wychodzimy na drogę na Komiady Godzikowo. To jest kierunek Kętrzyn. Ostatni odcinek to już polami. Torowisko zupełnie zarośnięte, nie do przejścia. To jest właśnie droga asfaltowa, natomiast tutaj ciągnie się dalej torowisko. No na początku widać jeszcze w miarę, ale dalej prawdopodobnie znowu będzie polami w kierunku miejscowości na Komiady. I taki mostek na trasie, w lewo kierunek Kętrzyn, w prawo kierunek Ryn. A tak torowisko wygląda nad tym mostkiem, to jest kierunek Kętrzyn. To jest kierunek Ryn. No w miarę wygodna trasa, choć bez specjalnie wydeptanej ścieżki. I skrzyżowanie w poziomie torów z szosą na Komiady Kętrzyn. Tędy przyszedłem, to jest torowisko dawnej kolejki od Kętrzyna. Jakieś 500 metrów stąd weszła na nie bardzo wygodna droga, więc szło się komfortowo. To jest właśnie ta szosa. Teraz kolejka przechodzi na pola w miejscowości na Komiady. Wydaje mi się, że bezpieczniej będzie tutaj obejść przez wieś i na Komiadami ponownie wejdziemy na trasę dawnej kolejki. I koniec wsi na Komiady. Dawne torowisko przechodzi tutaj, to jest kierunek Kętrzyn. Dawne torowisko przechodzi na lewą stronę szosy z Nakomiad do Rynu. To jest kierunek Ryn. I teraz idziemy szosą. W dalszym ciągu monotonny spacer asfaltem i po lewej stronie nasyp dawnej kolejki. Nic się tu nie zmienia. To jest kierunek Ryn.
I zbliżamy się do miejscowości Bałowo, cały czas asfaltem i po lewej stronie mostek się pojawia na małej rzeczce. Cały czas towarzyszy nam torowisko. Kierunek Rynn. Znowu schodzimy na dawne torowisko, które odbija do wsi Bałowo. To jest kierunek Kętrzyn. To jest kierunek Rynn. Tak to wygląda w Bałowie. Najprawdopodobniej kolejka tutaj od tej strony, czyli od strony Kętrzyna, przechodziła przez drogę i biegła dalej tutaj w kierunku Rynnu. I tu była stacja. Za wsią kolejka przechodziła ponownie przez szosę na Komiady Rynn i już oddalała się od niej. Na torowisko wchodzi taka dość wygodna ścieżka. To jest kierunek Rynn. Jestem na stacji Salpik. Wydaje mi się, że są to pozostałości rampy na tej stacji, ale są one tak niewyraźne, że to może być także pozostałość jakiegoś budynku. No, trudno mi powiedzieć, ponieważ niewiele w tym miejscu pozostało. To jest kierunek Kętrzyn, to jest kierunek Rynn. Jest miejscowość Salpik. Od około kilkunastu minut torowisko dawne wygląda mniej więcej tak. To jest kierunek Kętrzyn, to jest kierunek Rynn, czyli dość zarośnięte, ale w miarę wygodnie się idzie. I ścieżka zmieniła się w nieco bardziej wygodną. To jest kierunek Rynn. To jest widok na okolice. Kierunek Kętrzyn. A w dalszym ciągu nic się nie dzieje. Od kilkunastu minut taką drogą idę. I natykamy się po drodze na taki mostek na małej rzeczce. W prawo kierunek Kętrzyn, w lewo kierunek Rynn. Niedaleko tego mostku skrzyżowanie w poziomie torów z szosą Rynn na Komiady. To jest kierunek Kętrzyn, kierunek Rynn. Ciągle wygodny spacer gruntową ścieżką, kierunek Kętrzyn, kierunek Rynn. Nic się tu na razie nie zmienia. I skrzyżowanie w poziomie torów z szosą Rynn, Sterławki Wielkie. To jest kierunek Kętrzyn, to jest kierunek Rynn. I mostek dawnej kolejki. Niestety zejście na dół jest dość trudne, dlatego pokazuję go tak dość niewyraźnie. To jest kierunek w prawą stronę na Kętrzyn, w lewą na Rynn. Tak to wygląda. Zaraz za szosą, zaraz ze skrzyżowaniem z szosą na Sterławki. Zbliżamy się już do Rynnu, a droga cały czas się nie zmienia. Bardzo wygodna ścieżka. To jest kierunek Kętrzyn, teraz w takim wąwozie. To jest kierunek Rynn. Jesteśmy już w mieście. Tak wygląda trasa dawnej kolejki. Kierunek Kętrzyn, kierunek na dworzec w Rynnie. I dochodzimy do stacji w Rynnie. Przed stacją zaraz był przejazd w
szosą z Rynu do Giżycka. Zaraz za tą szosą, którą widzicie, była stacja. Natomiast w przeciwną stronę tutaj kolejka odchodziła takim łagodnym łukiem w prawo w stronę Kętrzyna. I teraz idziemy na teren dawnej stacji. I jestem już na terenie dawnej stacji Ryn. Zachował się budynek stacyjny. To jest właśnie ten podłużny, parterowy budyneczek. To jest budynek dawnej stacji. Ale nie tylko. Jeśli pójdziemy tutaj w lewą stronę, to jeszcze zobaczymy inne budynki, właściwie inny budynek, który się zachował po wąskotorówce. Drugim budynkiem na terenie stacji, który się zachował, jest lokomotywownia w Rynie. To jest ten budynek właśnie, który pokazuję. Wprawdzie po dość gruntownej przebudowie, ale można rozpoznać jego przeznaczenie. I w tym miejscu kończymy naszą wycieczkę szlakiem dawnej linii kolejowej Kętrzyn wąskotorowy Ryn. Zapraszam Was oczywiście na następne wycieczki.